najważniejsze w chodzeniu po drabinie jest, żeby się nie zesrać ze strachu. Bo trzeba pamiętać, że ktoś na tej drabinie za tobą jest. Komu że si komu, komu moja mila, kosieloczku wisiwała, kosieloczku sila. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa na Słowacji. Na Słowacji jestem już któryś raz, ale do tej pory za bardzo się poza Tatry nie ruszałem. Teraz też w większości będą góry, ale póki co jestem w Bratysławie. W ogóle też mam takie osobiste przeświadczenie, że Polacy rzadko na Słowację wyjeżdżają, ale to może wynikać po prostu z tego, że jestem z zachodniej Polski i u nas częściej się jeździło Praga, albo Wiedeń, albo tego typu rejony. Na Słowacji raczej, jak ktoś jechał, to tylko i wyłącznie w Tatry. Może jak ktoś mieszka na wschodzie Polski albo na południu, to Słowację odwiedza częściej. O, jaki ładny widoczek. Ja Słowaków jako naród bardzo lubię, bo wszystkie moje dotychczasowe kontakty ze Słowakami były bardzo miłe, bardzo sympatyczne, bardzo fajne. Nie wiem szczerze, jaki jest stosunek Słowaków do Polaków. Wydaje mi się, że nas lubią, w przeciwieństwie do Czechów. I tu akurat, o właśnie, ciekawostka. No, Czesi za Polakami za bardzo nie przypadają. Znaczy, to nie jest jakoś tak, że nas, wiecie, nienawidzą, chcieliby nam wpierdolić. Nie. Ale mają do nas taki stosunek, taki troszkę mech, nie? Powiem wam, że ten cały zamek bratysławski z zewnątrz i tutaj cała okolica jest ładny, przyjemny, fajny. Natomiast w środku, no ciężko jest mi polecić. Dwa pierwsze piętra to w zasadzie nic tam nie ma. To jest taki pokój, w którym nic nie ma. A to jest na przykład pokój, w którym prawie nic nie ma, bo są dokładnie trzy obrazy. Na trzecim piętrze jest muzeum, ale Teatru Słowackiego, więc średnio mnie to interesuje. Natomiast na czwartym piętrze już było całkiem fajne muzeum, już takie bardziej historyczne, ale muzeum, więc jak ktoś idzie zwiedzać zamek bratysławski z nastawieniem, że będzie zwiedzał zamek, to nie, będzie zwiedzał muzeum. I też korzystając z okazji nauczyłem się dwóch słów po słowacku, więc dziwadło to jest teatr, a starocie to jest wiek i mnie to śmieszy ogólnie. Ja mam trochę, jak to się mówi, bekę ze słowackiego języka, bo jest dla mnie po prostu zwyczajnie śmieszny. I tam na przykład jest napis natankujcie u nas, a ponieważ jest to pub, to ja sobie to tłumaczę jako napierdolcie się. I myślę, że wcale się za bardzo nie mylę. Jeśli chodzi o język słowiański i jakikolwiek, który jest podobny do polskiego, to bardzo łatwo jest się dogadać. Nawet ktoś stworzył język międzysłowiański, to jest taki sztuczny język, który powstał ze złożenia tych wszystkich podobieństw. I nawet jest film w tym języku, ale on nie jest używany jakoś powszechnie, tylko to jest taka ciekawostka, coś na zasadzie jakichś takich eksperymentów naukowych. I są też takie eksperymenty, gdzie się spotykają ludzie, nie wiem, z Polski, Rosji, Czech, z Chorwacji albo Bułgarii i gadają wszyscy tylko w tym swoim jednym języku i próbują się dogadać albo próbują opisać obrazek. O, to też było ciekawe. Jak każdy w swoim języku ten sam obrazek odpisywał, no i wychodziły takie różne śmieszne różnice, że ryba w jakimś języku to było coś tam, wodny ptak czy coś takiego, no w każdym razie dało się domyślić, ale było to dosyć śmieszne. No właśnie zwróciliśmy sobie uwagę na to, że wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne czy chociażby sklepiki z pamiątkami są jeszcze pozamykane i jest to prawdopodobnie właśnie efekt tego, że mamy tą całą sytuację z koroną i no i nie ma jeszcze sezonu, nie, na to, żeby turyści przyjeżdżali, więc większość miejsc jest jeszcze pozamykana. Słowacy też używają słowa kurwa, bo słyszałem już nieraz i przeciągają podobnie jak my, czyli jest takie soczyste kurwa. Była mowa, że Bratysława taka fajna, bo jest dużo cienia, nie? Może i tak było w ścisłym centrum, ale sobie wymyśliłem, że idę na takie wzgórze, z którego widać całe miasto. No i jak się z centrum wyszło, to już tego cienia w ogóle nie ma. A żar się leje z nieba. Droga krzyżowa. Się zasapałem. Więc czuję, jakby faktycznie to była droga krzyżowa. O kurwa. Ja już widzę ten punkt widokowy. To jest zupełnie nie to, czego się spodziewałem. No trochę się zawiodłem. Powiem wam, że już trochę po tym świecie pojeździłem. Różne fajne, ciekawe miejsca widziałem. I coraz trudniej jest mnie zachwycić. No nie jest to jakoś super ciekawe miejsce moim zdaniem. No, Bratysława, powiem wam, fajne miasto. Przyjemne takie, spodobało mi się. Chociaż, jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie pod względem turystycznym, to tak myślę, dzień i się wszystko zobaczy. Dużo dzisiaj pojedziemy, naprawdę dużo, już mnie giery bolą. I dobrze, że bolą, bo jeżeli nogi bolą, to znaczy, że są. Myślę, że takie rzeczy trzeba doceniać,
trzeba być wdzięcznym Bogu, czy tam własnemu rozsądkowi, tudzież szczęściu, zależy w co kto wierzy, i doceniać to, że się ma nogi, bo lepiej, jeżeli nogi są i bolą, niż jakby nie bolały i ich nie było. O, jaki ładny kościołek. Jak mi się zbiera na takie filozofowanie, to znaczy, że się chyba trochę odwodniłem, więc to jest chyba pora, żeby poszukać dziomeczków i powoli Bratysławu opuszczać. Anka stałem przy tom czerwienala, a swoim makieri powiedala, że mała frajera, co ją boskał wczera, a ona mu za to ruczku dala. Że mała frajera, co ją boskał wczera, a ona mu za to ruczku dala. No, powiem wam, że po raz pierwszy mam takie lekkie wow. W sensie, no wejdę tam, oczywiście, że tam wejdę, ale zaczyna się robić śmiesznie. No nie da się ukryć, że Słowacja to jest jednak przede wszystkim turystyka górska i jednym z takich fajniejszych miejsc, bardzo popularnych zresztą, jest Słowacki Raj, gdzie się obecnie znajduje. No i jest spoko, jest naprawdę fajnie, tylko że pogoda się spieprzyła. Szlak jest niestety jednokierunkowy i po mniej więcej 20 minutach zaczął padać deszcz, generalnie jest burza, bo co chwilę grzmi. No i tak stwierdziłem, pójdę sobie, może przestanie, ale nie przestało. Pokażę mniej więcej, jak sobie ten szlak wygląda. O, tam są jakieś takie ten, a w drugą stronę jest sobie tak. I cały czas pada, cały czas pada. I to mnie strasznie denerwuje. Dobra, to szybki rzut oka na Park Narodowy Słowiański Raj. Słowacki Raj, przepraszam bardzo. Jak widzicie, tras tutaj jest bardzo dużo. W sensie wszystkie najciekawsze miejsca, najciekawsze trasy są jakby mniej więcej w tym rejonie, ale na dwie najpopularniejsze i zdecydowanie tam jest najwięcej turystów, to są Sucha Bela tutaj. Wszystkie te takie kreseczki, które widzicie, to są albo jakieś no takie ciekawostki, nie? Czyli na przykład jakaś drabinka, nie? No i drugi jakby to jest ten przełom Hornadu i się dochodzi aż do Tomasowskiego Wychladu i no to jest już długa trasa, ale też jest bardzo fajna i też jest bardzo popularna. A ogólnie to zaczyna się troszkę rozpogadzać. Dobra, mamy już drugi dzień w Słowackim Raju, dzisiaj ponownie idę sobie sam. Dzisiejsza trasa to jest przełom Hornadu, czyli tej rzeczki. W ogóle wkurzają mnie tutaj ludzie, bo jest dużo rodzin z dziećmi, ale przede wszystkim największy problem jest taki, że idą wolno, się bawią z tymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I mam przed sobą taką jedną rodzinkę, którą ja co chwilę wyprzedzam, potem się zatrzymuję, żeby porobić zdjęcia, potem ich doganiam i tak znowu za nimi smęcę. A za mną jest taka duża ekipa, która się co chwilę zatrzymuje na kieliszka. Typowo, wyciągają sobie z plecaków flaszeczkę, kieliszeczki i sobie drinkują. Podobno ta trasa, którą teraz idę, jest bardzo ciekawa. No ale na razie jeszcze nic takiego super ciekawego nie było. No to idę dalej, nie? Kurde, powiem wam, że tutaj na tej Słowacji, w tych górach, to wszyscy chleją. Przed chwilą minęłem kolejną dużą ekipę, z czego część miała w łapach piwo, a reszta miała flaszkę. Nie wiem, co o tym myśleć. W sumie nie mam nic przeciwko. Oprócz tego, że robią mi smakę, bo też bym sobie piwko wypił. Charakterystyczne dla Słowackiego Raju są takie metalowe schodki. One się nazywają stupaczki. I nie zawsze są one spektakularne, no bo jak widać tutaj na przykład nie są. No powiem wam, że Polacy tutaj tak źle nie wypadają, bo przed chwilą była kolejna taka polanka. Jezu, ale to skrzypi. O. Przed chwilą była kolejna taka polanka i na tej polance dwie ekipy. Jedna ze Słowacji, znowu oczywiście z piwami i flachami. I jedna z Polski, z bułeczkami. No jejku, jak słodko. O, w takich ambonach się za dzieciaka bawiłem. Bo ja akurat jestem ze wsi. Mamy całkiem fajny las, całkiem dużo pól. I bardzo dużo właśnie takich ambon na skraju lasu. I się za dzieciaka tam człowiek bawił. Nie wiem, czasem pierwszego piwa nie piłem w takim ambonie. A nie, chyba nie. Ale no, fajne było właśnie. Do dzieciaka się dużo czasu w takich miejscach spędzało. Swoją dziewczynę podrywałem właśnie w takiej budce. No, fajne miałem dzieciństwo. Mimo iż w większości spędzone w książkach. Mam jeszcze takie ciekawe spostrzeżenie. Wczoraj zauważyłem w sklepie, że jest bardzo dużo cyganów. Myślałem, że może, nie wiem, jakaś wielka, wielka rodzina przyjechała do sklepu. Ale teraz sobie tutaj idę przez taką wiochę i praktycznie w każdym domu są sami cyganie. Ich tu dużo. I tam też wczoraj chcieliśmy na obiad coś sobie znaleźć.
to też po całym mieście się mijało mnóstwo cyganów. Nie wiem, nie doczytałem, nie zainteresowałem się też wcześniej, bo się nie spodziewałem. I nie wiem, skąd to się wzięło, ale jest tutaj bardzo dużo cyganów. Słowacki raj jest bardzo popularny, więc też dziwi mnie, że to wszystko dookoła tutaj jest strasznie niezagospodarowane. Ja bym się raczej spodziewał, że tu będzie, wiecie, że będą jakieś restauracje, że będzie mnóstwo hoteli, takie troszkę może w stylu Zakopane. A nie, bardzo mało jest jakichś, nie wiem, hotelików, tego typu rzeczy. No ta baza turystyczna, o, jaki ładny widok. Ta baza turystyczna to jest bardzo słaba. To, co chciałem pokazać, to alkohole słowackie. Tutaj jest borowiczka, bardzo popularna na Słowacji, i to jest wódka z jagód jałowca, czyli taka nasza jałowcówka. I druga, którą akurat jestem wielkim fanem, śliwowica. 52%, więc jest spoko. Też bardzo popularna na Słowacji jest śliwowica. I to jest akurat świetne z herbatą. Zostawię sobie pewnie na zimę. Gorąca herbata z cytrynką i ze śliwowicą w zimie jest ekstra. Spomal masz pri wysoką rychłość, mimam ją, len się z tym zmysłom mam zabrać. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień trzeci w Słowackim Raju. Mamy sobie chyba najpopularniejszy i najciekawszy szlak, czyli Suchą Belę. I no, muszę przyznać, że z tych wszystkich, które do tej pory przechodziłem, faktycznie jest chyba najciekawszy. Bardzo fajnie, ale strasznie też. Strasznie. Nie, no, jak ktoś jest normalny, to raczej dla niego to nie będzie strasznie. Co to znaczy, jak ktoś jest normalny? Ktoś bardzo ma... dobra trasa. Nie ma lęku wysokości, nie boi się wszystkiego, to będzie spoko. No, ogólnie trochę żałuję, że nie nagrywam tych wszystkich przejść, ale ze względu na to, że jest dużo turystów, to się trochę te wszystkie drabinki i inne tego typu atrakcje korkują. A nie chcę za bardzo ludzi wkurzać, nie? Tak, bo to jest najgorsze, jak ktoś depcze po piętach. A tak. Ty próbujesz się skupić, żeby nie spać. No bo wiesz, to jest to, co ci mówiłem, nie? Że w zasadzie to jedyne, co musisz wiedzieć i umieć, to chodzić po drabinie, nie? A po drabinie to każdy umie chodzić. No. Jestem osobą, która bardzo lubi ludzi przedsiębiorczych. I na przykład taka Patrycja, która gdzieś tam z tyłu za mną się idzie, z powodu tego całego koronawirusa, no jej firma w zasadzie stanęła. Patrycja zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, zmieniła jakby profil swojej działalności na czas pandemii. Sprzedaje różnego rodzaju fit rzeczy, czyli na przykład jakieś czekolady bez cukru. To mówiłeś, że ma jakieś śmieszne smaki tego wszystkiego, nie? I z bananami, z jabłkiem, z jagodami goi, z truskawkami, ale nie, że na dzień truskawkowy, tylko z suszonymi truskawkami, wiesz, one są takie kawałki bardzo truskawek. Takie aromatyczne, wiesz, to chodzi. Wiadomo, początek nie był jakoś super fantastyczny, ale wystarczyło, na tyle się rozkręciło, że Patrycja sobie bez problemu przetrwała. Dam link do sklepu Patrycji w opisie filmu, bo jeżeli sytuacja się jakby ustabilizuje, to możliwe, że Patrycja sklep zamknie albo mocno ograniczy i wróci do swojej normalnej działalności, nie? No bo w końcu w sumie w tych pomocach od Państwa to wszystko chodzi o to, żeby jakoś przetrwać, aż sytuacja się unormuje. No, Patrycja dała sobie radę bez tego, nie? No to witam. Od ostatniego ujęcia minęły jakieś 2 tygodnie, a ja znowu jestem na Słowacji. Tym razem mała Fatra. Pogoda jest wspaniała, widoki są po prostu przepiękne, więc naprawdę jest super. Jako taką właśnie odskocznię od polskich gór, ja słowackie szlaki bardzo polecam, bo krajobrazowo są równie ładne, a jest na pewno mniej turystów niż u nas. Jakby co, absolutnie nie polecam małej Fatry w deszczu ani po deszczu, bo jest generalnie straszne błoto i się człowiek strasznie śliska. Jak się człowiek śliska w takim błocie, to się też oczywiście wywala, a jak się wywala, to jest potem brudny. A w ogóle, to tam się troszkę chmurki rozrzedziły i nie wiem, czy widać, ale tam troszkę widać górki. Każdy trud w górach zostaje prędzej czy później w jakiś tam sposób wynagrodzony. Jest chyba mały cień szansy, że nam się troszkę pogoda poprawi, a ja jeszcze zanim przejdę do opowiadania o tym, co najciekawsze, czyli o historii, to mam jeszcze takie 2 spostrzeżenia, z którymi chciałbym się podzielić. Po pierwsze jest tak, że na Słowacji jest bardzo dużo policji, w sensie stoją sobie patrole przy ulicy bardzo często, gdzieś tam przy drodze, no i też po miastach bardzo często jeżdżą. Jest to zdecydowanie zauważalnie więcej policji niż w Polsce. A druga rzecz
że ogólnie jedzenie na Słowacji jest moim zdaniem lepsze niż w Czechach i alkohol też jest lepszy niż w Czechach. Słowacy dotarli do Europy w V wieku jako jeden z pierwszych narodów słowiańskich. Już w VII wieku tworzyli swoje pierwsze państwo. Skorzystali na tym, że Awarowie, którzy rządzili tutejszymi terenami, byli w mocnym kryzysie. I Słowacy pod wodzą kupca frankińskiego Samona wzniecili powstanie, które się udało. I dzięki temu mogli stworzyć swoje pierwsze państwo. Po upadku państwa wielkomorawskiego w X wieku Słowacja została podbita przez Węgry i na 1000 lat stała się częścią Królestwa Węgier. Więc Polak Węgier, dwa bratanki, tak jakby Polak Słowak, nie? Ogólnie Węgrzy chcieli przejść na zachód, ale Niemcy ich pokonali, więc zaczęli się osiedlać wśród Słowaków. I trzeba przyznać, że oba narody żyły ze sobą bardzo zgodnie. Węgrzy nie traktowali Słowaków jak podbity naród, tylko pozwalali im krzewić swoją kulturę, swoje obyczaje. No i też jedni od drugich dużo się uczyli. Więc tak spoko, nie? Tak. Kurde, ale ta pogoda jest spieprzona. W XIII wieku Słowacja była bardzo bogatym i dobrze rozwijającym się krajem. W 1241 roku najechali Słowację Mongołowie, no i oczywiście spustoszyli cały kraj, wybijając 1/3 ludności. W związku z czym Słowacja stała się krajem bardzo słabo zaludnionym. Z tego powodu pozwolono tutaj osiedlać się Czechom, Polakom i Niemcom. I to właśnie ci ostatni, Niemcy, mieli bardzo duży wpływ na rozwój tego kraju. Przynieśli tutaj niemiecką myśl techniczną, umiejętności, wiecie, tam przemysłu, nowy system prawny i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim przywieźli wiedzę na temat tego, jak wydobywać metale szlachetne. I Słowacja bardzo szybko stała się krajem, liderem w wydobyciu złota i srebra i to był najlepszy okres w historii Słowacji. A w ogóle to jeszcze chciałem powiedzieć, że śpimy dzisiaj na kempingu. Jest naprawdę tutaj wszystko tak fenomenalnie zorganizowane, tam jest w ogóle boisko do kosza, jakieś ognisko można palić, grilla robić, wszystko można robić. Jest zajebiście, polecam. Z całego serca link do miejsca, gdzie konkretnie to jest, umieszczę w opisie. Po najeździe tureckim w 1526 roku Słowacja dostała się, razem z całymi Węgrami zresztą, w strefie wpływów dynastii Habsburgów. 150 lat panowania Habsburgów i ciągłe najazdy tureckie bardzo mocno osłabiły ten kraj. Do tego stopnia, że Słowacja stała się krajem stosunkowo biednym. Ja obecnie wybieram się tam. A z panowaniem dynastii Habsburgów wiąże się też postać Juraja Janosika, który jest postacią historyczną. Przez Węgrów, Polaków uznawany jest on za bandytę, natomiast przez Słowaków jest traktowany jak bohater narodowy. Historia Juraja Janosika zaczyna się gdzieś tam na początku XVIII wieku. W trakcie powstania antyhabsburskiego brał w nim udział. Potem natomiast związał się z jakąś lokalną bandą i niedługo potem został harnasiem tej bandy. Janosik generalnie łupił wszystkich bogatych w okolicy, pieniądze i wszystko, co zgrabił, zostawiał dla siebie. Chociaż czasami niektóre fanty dawał co ładniejszym dziewczynom. Skończył oczywiście na tym, na czym się wiesza ludzi? Szafocie? Na szafocie, o. Na szafocie powiesili go i tak się cała historia Janosika kończy. Cały generalnie XVIII wiek to jest kształtowanie się świadomości narodowej Słowaków. Wtedy po raz pierwszy podjęto próbę spisania historii narodu słowackiego i zaczęto też ujednolicać język słowacki na podstawie różnych lokalnych dialektów. W XIX wieku Słowacy podejmowali próby utworzenia swojego własnego państwa, ale wszelkie powstania były od razu tłumione przez Węgrów. W międzyczasie oczywiście pojawiły się Austro-Węgry, w ramach których Węgrzy uzyskali bardzo dużą autonomię, ale byli niestety zmuszeni tłumić wszelkie oddolne ruchy. W związku z tym zaczęła się silna madziaryzacja. Słowacy przestali mieć możliwość krzewienia swojej kultury. Panowała zasada jeden kraj, jedna władza, jeden naród. W związku z czym w 1895 roku zwołano, teraz żebym nie pomylił nazwy, Kongres Uciśnionych Ludów Królestwa Węgier, na którym Słowacy uzyskali bardzo duże wsparcie od Czechów. I już w następnym roku pojawiła się koncepcja współpracy czesko-słowackiej. Doszliśmy, taki ładny widoczek. Znaczy no to prawie żeśmy doszli, bo to jeszcze nie jest szczyt, ale już prawie. A mnie tam było widać? Bo ja machałem. Gdzie? No tu jak powiedziałeś, doszliśmy. Dajcie lepszą pre nas ludzi, nasza stara fami. Ryci pango pred podium wzbudzuje odbawi. Jasne widzim, że Siri pił no czołak ma prawdu. Ramy za to na umelcą, no a on ze strandu.
Słowacja w owym czasie była krajem biednym i rolniczym, Czechy natomiast były krajem bogatym przemysłowym. Koncepcja czechosłowacka, Jezu, ziściła się po I wojnie światowej. Słowacy liczyli na bardzo dużą autonomię, Czesi z kolei wierzyli w koncepcję jednego narodu czechosłowackiego. W efekcie, w momencie, gdy Hitler zaproponował utworzenie Republiki Słowackiej, no to Słowacy się zgodzili. I wtedy po raz pierwszy w historii powstało tak naprawdę prawdziwe państwo słowackie. Niestety ceną za to było bycie sojusznikiem Rzeszy i związane z tym mordowanie Żydów. Dopiero około 43-44 roku zaczęła prężnie działać partyzantka słowacka, która wyswobodziła około 1/3 kraju i tylko dzięki temu po wojnie Słowacja nie była już traktowana jako sojusznik Hitlera. Po II wojnie światowej przywrócono Czechosłowację i zorganizowano wybory. Na Słowacji wygrali demokraci, ale w Czechach wygrali komuniści. A z racji tego, że Czechy były liczniejsze, no to w całej Czechosłowacji zapanował komunizm, a Słowacy jak autonomii nie mieli, tak się jej nie doczekali. W 1989 roku po serii protestów określonych mianem aksamitnej rewolucji rząd komunistyczny poszedł na pewne ustępstwa. W 1992 roku zorganizowano wybory, które na Słowacji wygrała partia dążąca do niepodległości i potem po negocjacjach 1993, 1 marca 1993 utworzono niepodległe państwo Republikę Słowacji. Polacy i Słowacy zazwyczaj żyli w zgodzie. Pierwszy większy konflikt to była Wiosna Ludów, kiedy Słowacy się obrozili za to, że Polacy wspierali Węgrów. Drugi konflikt to było dwudziestolecie międzywojenne i kłótnie o Spisz. Potem 1939, kiedy Słowacja zaatakowała Polskę, oczywiście pod przymusem Hitlera, no ale jednak. No i potem 1968, kiedy armia polska najechała Czechosłowację. Ale poza tym to Polacy i Słowacy zazwyczaj żyli w zgodzie. Dobrze, proszę Państwa, to na zakończenie tego odcinka ostatnia informacja. Fujara to jest taki słowacki instrument i ja się już z Wami żegnam. Nie wiem, gdzie zobaczymy i kiedy zobaczymy się następnym razem. Wydaje mi się, że raczej nie uda mi się w tym roku wydostać gdzieś poza Europę, ale już dobra, już nie będę narzekał. Kończę. Do zobaczenia. Zdjęcia zazwyczaj tego nie oddają, ale rzadko kiedy zdarza się góra, która ma tak eksponowany wierzchołek i strome zejście w dół.